Cześć, witam Was moi kochani bardzo, bardzo serdecznie. Tak jak obiecałam, nagrywam moje talie kart. To pewnie będzie jeden z pierwszych filmów. Mam tutaj jedno całe pudło i będziemy je po prostu oglądać. Potem trzeba je będzie poukładać, ale zobaczymy, co ja tam mam. Bławatek powkładała każdą kartę w swój domek. Będę starała się te karty omówić. Poczekajcie sobie, może zbliżę. O, tu jest pudło. Tada, z kartami. A ja sobie zbliżę na ile się da, na tyle się da. I będziemy omawiać. Pierwsza talia kart tarota, oczywiście nie pamiętam jak one się nazywają. Illuminati Tarot chyba, to jest to. I słuchajcie, ja mam ten Illuminati bez ramek. One są bardzo kolorowe, mi się bardzo ta kapłanka podobała. Bardzo są kolorowe, napis po angielsku, dosyć sztywny kartonik. To nie będzie recenzja, tylko tak Wam po prostu pokazuję talię kart. Recenzje są na kanale różnych talii, więc nie ma problemu, ale jak możecie zobaczyć, są po prostu bardzo kolorowe, bardzo kolorowe. Także to jest moja pierwsza talia. Te talie jeszcze są w takim wydaniu troszeczkę większym. Tu mamy złote brzegi, też to bardzo ładnie wygląda. Pierwsza talia kart tarota. Lecimy dalej po kolei. Ja tam nie wiem, co się w domkach kryje. A, tu już wiem, co to jest. To jest Rider-Waite. Takie ma tyły, rewersy i white'owskie karty, tylko one są znacznie większe od innych kart, dlatego że je używam najczęściej do pokazywania na kursach. Tymi kartami nie wróżę, ale one są do pokazywania na kursach. Bardzo ładnie widać symbolikę, duże. Tutaj to nawet bym powiedziała, że tak jak normalne karty są tam 12×7, to te są chyba z 16×ileś, także naprawdę ogromna talia kart do dłoni. Także takie również posiadam. Mam nadzieję, że ten filmik Was zaciekawi, bo żeśmy porządki z bławatusiem porobiły. Talie kart mam różne i różniste. Tu mam takie dziwaczne. Słuchajcie. Przede wszystkim w jakiejś gazecie były karty takie oracle, jak gdyby jakieś niby tam słowiańskie, bla bla bla, to je sobie też wycięłam. Czekajcie, o, i one wyglądają w ten sposób, że mamy paski, każda coś znaczy. Tutaj są takie niby toruny, tak, ale tak niby słowiańska wyrocznia, coś takiego. Nie używam ich w ogóle, kompletnie się na nich nie znam. I widzę, że mam jakąś talię z, nie wiem z czego, na Boga kocham, nie pamiętałam, że to mam w ogóle. Goodlish von Jungingen na przykład, albo Robin Hood, co to po prostu zdanio, mały Good, nie wiem czy to jakieś biedronki uzbierałam czy coś, słuchajcie, nie mam pojęcia, no ale w każdym razie takie nieużywane karcioszki również posiadam. Sentyment do kart po prostu. Tutaj mam kawałek wyciętych z gazety Wielkich Arkan z wróżki. Tyły byłyby bardzo ładne, gdyby nie napis wróżka, no ale dajemy radę. I to są po prostu Wielkie Arkana. Tą talię kart akurat tym wróżyć nie będę, ale gdyby była ciut ładniejsza, można by ją było wykorzystać na przykład do Księgi Cieni jako obrazki. Jest specyficzna sztuka, uważam, ale no, wycięłam, mam same Wielkie Arkana. Takie cudowne to nie są, ale jak to karty z gazety. Także tak. Dobrze, to jest kolejna sprawa. Tutaj mam bardzo specyficzny tarot. Jest to tarot przezroczysty. Muszę trochę bliżej Was usiąść, bo się w kadrze nie mieszczę. Jakby w kadrze było jakieś moje kolano, sorry. Są to karty totalnie przezroczyste. I je się kładzie w ten sposób, że tworzy się historię, nakładając, zobaczcie, tutaj już widzimy, mamy coś mieczy, to będzie król mieczy. Tutaj mamy trójkę pucharów, tak jakby to wziąć osobno. ale nakładając jedno na drugie pokazuje nam się na przykład ukoronowanie w radości, prawda? 3 osoby nakładają koronę na głowę króla. I w ten sposób się właśnie je interpretuje. Tu mamy as, nie wiem czego, jedynka, może karta maga. Piątkę buław, tak? I tutaj już widzimy na przykład jakiś rodzaj waleczności przy perspektywie żywiołów, tak? Czyli to jest taki specyficzny tarot, który jest po prostu przezroczysty. Ja to i tak bym musiała tak Wam całe te porozkładać. Folia taka kreślarska. Jest specyficzny, nieużywany swoją drogą, ale ja kiedyś kolekcjonując karty, teraz już nie, to właśnie tegoż tarota skolekcjonowałam, tudzież również. Taki jest śmieszny w odczytywaniu, można się pobawić kartami. Świeży, nowy pomysł. Kolejny domek dla kart. I mamy tutaj tarota, który jest tarotem okrągłym. Jest dosyć ładny, tutaj mamy rewersy pomarańczowe, nie bardzo lubię pomarańczowe, ale mandala. Jest ładny, ma dosyć fajne wizerunki. Problem z tym tarotem był taki, że strasznie kiepsko się tasuje, wylatuje z dłoni oraz muszę się gęsto zastanawiać, co jest na danym wizerunku narysowane, czego nie lubię, bo ja lubię szybko odpowiadać, a nie się zastanawiać, co to za karta, żeby móc komuś odpowiedzieć. No ale wizerunki są dosyć ładne, nie powiem. Jest taki przyjemny w obyciu. Fajnie się używa takich tarotów, dlatego że one jak gdyby zatracają swoją górę-dół i można robić takie połączenia kart, tak? Także też taka specyfika, gdyby ktoś chciał pobawić się tarotkiem. Dobrze, wkładamy karty do domku i wyciągamy z pudełka dalej. Narobię sobie bałaganu, ale obiecałam Wam, że zrobię. Jak już poukładane, to zrobię. Tarot, którego lubię wizerunki, dlatego że one są takie jak jakby je wyrzeźbił w wosku i przykrył ciemną farbą, tak? Na tej zasadzie, znaczy pomalował, zawoskował, ciemna farba i wyrzeźbił. Wiecie, tak kiedyś się robiło. To jest tarot Olszewskiej? Możliwe. Wiecie, nie zostawiłam pudełek, więc troszkę mam czasem problemy z przekombinowaniem. Jest ono jasny w swojej symbolice. Ja tu nie mogę powiedzieć... Aha, teraz to ja sobie przewróciłam go do góry nogami, czego nie chciałabym robić, bo bardzo często mam te talie, które leżą po prostu poukładane. Już sobie tutaj wyrównoważam. Tak, czyli on jest dosyć jasny w swojej symbolice. Fajnie jest, bo na przykład dwójka była w 24, czyli również dochodzi numerologia do kart. On nie jest mroczny, on jest specyficzny. Po prostu mi się dosyć podoba. Poukładany, rewersy marmurkowe. Bardzo fajna talia kart. Kiepski karton, ale znając życie, to te kartony się nie rozwalają. Znaczy kiepsko się je w dłoni ma, ale one się generalnie nie rozwalają. Dobrze. Kolejna talia kart, niekoniecznie tarota. Różne rzeczy się zdarzają w takim domku. To jest talia kart klasycznych, Art Nouveau, Secesja. Bardzo podobny jest tarot, właśnie Art Nouveau. Bardzo ładny, ja uwielbiam secesję, kartami klasycznymi czasem też wróżę. Tu jest pełna talia od dwójek do figur. Ładne wizerunki, ładne rysunki. Mnie się naprawdę bardzo, bardzo podobają. To mamy to. Ciężko będzie włożyć, słuchajcie, ale wiecie, że jestem munkiem, jak wyjęłam, włożyć muszę. Wyjścia nie mam. One sobie tu mieszkają. Aha, bo tu jest zaplątnięte, zaplątane. Tak? Dobra. Dobra, to zostawiam. Talia kart tarota, które uwielbiam wizerunkowo. One są wzorowane na Rider-Waite. Małe. Do torebki się świetnie mieściły, ale troszeczkę ich przestałam używać, bo nie znalazłam drugiej tej talii. To jest jakiś taki na zasadzie inspirowania się White'em. Bardzo mi się podobają, ale zobaczcie, one już są zniszczone, ja nimi wróżyłam, odpisując komputerowo na Wasze maile chociażby. Natomiast przestałam ich używać, bo nie mam drugiej takiej. Nie bardzo wiem, jak one się nazywają, żeby je znaleźć, właśnie te konkretne. Nawet czytam w dużym rozmiarze, więc postanowiłam, że je zostawię, żeby ich całkiem nie poniszczyć. No właśnie tak bardziej kolekcjonersko. Ale sami widzicie, te wizerunki, mówię, white'owskie, ale takie przyjemniejsze troszeczkę w swojej symbolice. Także naprawdę wiadomo, co to za karta. Fajna talia, malutka, do torebeczki. Tak ona wygląda. Tak. Te były używane w sposób zacny. Tutaj mam dwie talie Crowleya. Crowleya każdy zna. Mam rozmiar mały, średni raczej. Mam rozmiar mały. I jeszcze mam rozmiar ten duży, więc mam wszelkie trzy rozmiarówki talii Crowleya. No Crowley ma te swoje specyficzne tyły. Ten rozmiar jest malutki, jak zwykłej talii kart. Też można się uprzeć i nosić w torebce. Ten już jest takiej normalnej talii kart rozmiar. No i jeszcze mam gdzieś te znacznie większe. Także ja sobie tutaj je ułożę. Crowley do Crowleya. Są dwie kosmetyczki. I jest wszystko w najlepszym porządku. Lecz to nie wszystko. Patrzę, że film ma już 11 minut, a ja tutaj jestem w połowie pudła. W tym domku mieszkają lekko zużyte Ciro Marchetti, które bardzo lubię. To jest ten Legacy Tarot Marchettiego. Tutaj wizerunki wszyscy znają, ja tych kart często używam. Mam kilka talii tychże. Po prostu je bardzo lubię, często używam, często do nich wracam. Mam i złote, mam i praskie wydanie i tak naprawdę po prostu lubię jego talię kart. Więc to jest moja kolejna talia kart. Może sobie ładną kartę na wstępie zostawię, żeby sobie było z ładną kartą. O, proszę bardzo, w woreczku z triskietą i pentagramem. To jest ta talia kart. Kolejna w woreczku z okiem kota. Bardzo ładny woreczek. Też od Was dostałam. Mój jeden z ulubionych, tarot praski. Tego wydania już nie ma na rynku, jest srebrny, ale ma zmienione wizerunki i już nie jest takie fajne. Ten tarot praski jest taki czaszkowo-gotycko-creepy, ale go po prostu uwielbiam. Bardzo go lubię, lubię z nim pracować, właśnie go sobie wyciągnę, bo się za nim zatęskniłam i chyba go sobie spokojnie poużywam trochę. Bardzo go lubię, bardzo. Jest ciemny, wszystkie karty są złe, klient nie panikuje. Bardzo specyficzna sprawa. To sobie odłożę tu na bok. Kolejny tarot, Pictorial Key Tarot. Tyły mamy takie z róż krzyżem. Natomiast wizerunki kart są bardzo Rider-Waite'owskie, natomiast nie są jedne z moich ulubionych. Ja myślę, że dużo ludzi sympatyzuje z tym tarotem. On mi się podoba poniekąd tak na 4+. Nie jest mój ulubiony. Wielkość normalna. Taki dosyć... Pałki nie w tą stronę. Dobrze, tak. No w ogóle nie ma w tą stronę. W tą. Bez sensu. Nie ma tutaj jakby jakiejś tam szału. No, Pictorial Key Tarot. Dosyć pozytywny. I tyle. I tyle. Też swego czasu nim wróżyłam, zupełnie się nie poniszczył, także można polecić, jeżeli chodzi o zużywalność. To nie ma jakichś wielkich problemów. Wielkie arkana tarota egipskiego. Ja przeważnie mam jakąś talię wielkich arkan ze względu na to, że nie lubię, stawiając na przykład układ mandali na charakter człowieka, używać wielkich arkan skorzystanej talii całej. Nie lubię wyciągać, dlatego że dla mnie talia jest całością. Jeżeli powstały po prostu wielkie arkana, to te wielkie arkana zwyczajnie używam. Mam teraz generalnie zrobione swoje wielkie arkana, więc tutaj nie ma problemu, ale kiedyś były kupione właśnie po to, żeby z talii nie wyciągać wielkich arkan. Kolejna sprawa, słuchajcie, to jest jedno pudełko, żeby nie było. Kolejna sprawa, żebyście mnie umordowali, nie znam nazwy. Też mamy róż krzyż, ale z drzewem życia, symbole 4 żywiołów. Do góry nogami nie odwrócicie, bo się różnią. Te wizerunki mi się podobały bardzo. Są komiksowe, to taki trochę torgal. Bo tarot kupiony dla wizerunków, może ze 3 układy nim zrobiłam, nie więcej. Ale po prostu tarot kupiony dla wizerunków. Widzę, że będziemy mieli incepcję na Insta. Taką małą. Małą incepcję. Także dosyć fajnie to wygląda. Dosyć mi się to podoba. No, powiem Wam, ładny. Tak jak widzicie, nie wiem, chyba recenzji na moim kanale jeszcze tego tarota nie mam, ale sami widzicie, no to taki po prostu torgal. Torgal, rysunek, komiks. Lubię taką stylistykę, tak jak lubię secesję, tak samo taką stylistykę również lubię. Czyli to jest kolejna talia. Tutaj wyciągnęłam sznureczek skądś. Super. Dobrze, następna talia. Następna talia w woreczku takim. No i znowu mamy Legacego, tylko ten jest już ze złoconymi brzegami i z bardziej nabłyszczonym papierem. Bardziej nabłyszczony papier jest w nim. Także, tak jak mówiłam, Ciro Marchetti jest moim ulubionym konstruktorem kart, dlatego ich posiadam sporo. O, tu coś mamy, ciekawe, w takim woreczku. Już woreczków ci u nas dostatek, słuchajcie. Tarot, który nie wiem skąd mam. To jest ten rodzaj tarota, ja to mówię tam Botticelli, czy inne te takie renesansowe. To jest jakiś renesansowy, pozłacany. Ja mam dużo tarotów również z tych gazet, które wychodziły, bo przecież nie mogłam omieszkać, żeby nie kupić. On jest nieużywany, dlatego że to nie jest moja stylistyka, jest u mnie po prostu kolekcjonersko, jest ładny, ale ja nie pracowałabym z nim, bo nie pasuje do mnie. Wiecie, że jestem fantasy, Władca Pierścieni, Harry Potter. Tak, to jest taka talia. I jeszcze mamy drugą talię, tutaj. Proszę bardzo, Klimt Tarot. Też kolekcjonersko. Klimtów to mam chyba 2, bo jeden mam z gazety, a drugi kupowałam kiedyś, albo dostałam. Nie, dostałam. Chyba. Złoto jest śliczne, czerń jest ładna, ani jeden rozkład nie jest tymi kartami zrobiony. Natomiast nie, że lubię Klimta, ale ja nie jestem artystka i sztuka, a go rozróżniam, więc tak. No, warto było mieć. No i w gazecie też był kolekcjonersko. No nie jest szaleńczo cudowny, ale myślę, że można go sobie, jak ktoś kolekcjonuje, po prostu mieć, posiadać. Dobrze. Lecimy dalej. To nie była łatwa droga. A, to wiem, co to jest. Słuchajcie, to jest pierwszość. Znaczy nie, pierwsze karty to ja miałam jaśniakowe, ale ja się z nimi nie rozumiałam. Szlak mnie trafiał, nie lubiłam ich. To są pierwsze karty, z którymi się rozumiałam. To są karty obklejone przeze mnie z 2 stron, drukowane i obklejone przeze mnie z 2 stron foliami. Jest typowy Rider-Waite, ale sentyment do tych kart jest dlatego, że na tych kartach zarobiłam na każde kolejne. Pierwsze karty, najstarsze, dobrze obklejone, nieźle działają. Ciężko się je stawiało, bo ciężko się folię tasuje, to od razu mówię, to nie jest nic lekkiego, ale zawsze Wam będę powtarzać, dla chcącego nie ma nic trudnego. One powinny być w jakimś złotym woreczku albo w ogóle na tym, w antyramie, na zasadzie... Tak. Moja kochana talia. To znaczy właśnie nie kochana, ale taka sentymentalna. Dobrze, słuchajcie, ten film ma już 20 minut, ja mam pół pudła. Czyli wniosek taki, robię kolejną część, także mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Do zobaczenia.